Druga część wideoblogu Ekstra. Podsumujemy najważniejsze wydarzenia w świecie MMA polskim i zagranicznym 2014 roku. A za nami podsumowanie najlepszych walk dzisiaj. To, co jest chyba najbardziej widowiskowe, jeżeli chodzi o w ogóle sporty walki, czyli najlepsze nokauty. Myślę, że tradycyjnie top 3. Zaczynamy od tego, co twoim zdaniem najlepsze było na świecie. Jeden za jeden. Jedziemy! Jeden za jeden, okej. Okay, to... Przepraszam, bo zapomniałem powiedzieć, że w pierwszym odcinku nasz sushi master Maciek cały czas tam rolował. W drugim odcinku jakby co to już mamy i będziemy to jeść. Na trzeci odcinek powinienem nie mieć. Dokładnie. Okej, więc mój numer 3, jeżeli chodzi o nokauty, dosyć taki mało znany, ale Josh Saman. Wysokie kopnięcie na Edim Gordonie, jedna z gali UFC bodajże w listopadzie, ale w każdym razie pod koniec roku. Dużo było nokautów wysokim kopnięciem, ale moim zdaniem ten był najładniej wykonany. No, nie widziałem w ogóle innych high kicków w UFC, które by komuś tak siadły. Eddie Gordon natychmiast wyłączony, padł na matę, jeszcze pewnie sobie zrobił większą krzywdę tym upadaniem, ale Josh Saman, rewelacyjny, podręcznikowy high kick. O mój numer 3, od tego wychodzimy, to bezwzględnie, ja jestem fanem generalnie wszelakich obrotówek, zresztą chyba jak tak, to nie jedna obrotówka w moim rankingu, a Kim z Hathawayem, obrotowy łokieć, także to jest technika, która zawsze będzie, myślę, podążana. Ostatnio, bo to też tak sobie mówimy oczywiście na zapleczu, to co wydarzyło się po Felder Dani Castillo, backfisty zawsze w cenie i zawsze będę to mówił, tyle, że to 2015. Kim Hathaway to mój numer 3 i może od razu przejdę w związku z obrotówkami do mojego numeru 2, a to jest bodajże UFC on Fox 10, chyba ze stycznia w ogóle 2014 roku, jedna z pierwszych walk, galu UFC. Generalnie cała gala niezwykle widowiskowa, bo jak dobrze sięgam pamięcią, to chyba jeszcze mam numer jeden również z tej gali. I Daron Cruikshank z Mike'iem Rio. Obrotówka, wiadomo, no, z moim backgroundem, ja jestem wielkim fanem kopnięć obrotowych, które wyłączają światło. I tak było w walce Cruikshank kontra Rio. Mój numer dwa to Abel Trujillo nokautujący Jamie'ego Warnera. To było gdzieś latem w UFC. Już tak, jest tak, tyle tak. UFC, że... Nie widziałem tego na żywo, tak bałem się, widziałem knockout, bo zawsze taki widowiskowy akcje sobie oglądam później, dlatego nie umieściłem w rankingu. Nawet dat tutaj przezornie, znaczy nie przezornie, sobie nie zapisałem. W każdym razie podobna sytuacja do tego w zeszłym roku zrobił Łukasz Mieńkowski na jednej z gal PLMMA. Jamie Warner był zawodnikiem napierającym, układał kombinację, Abel Trujillo bronił się pod siatką, zasłaniał się, ale nie do końca dobrze. Tam niektóre ciosy Warnera wchodziły, ale w jednym momencie wyprowadził idealną kontrę, wyłączając kompletnie światło Jamie Warnerowi. To był koniec tego pojedynku, jeden cios. W sekundę odwrócił losy tej walki. Twój numer jeden? Mój numer jeden to mistrz nokautu na odchodzenie, czyli Mark Hunt, nokautujący Roya Nelsona. Pierwszy czysty nokaut zaliczony przez Roya Nelsona w jego karierze. No i w swoim stylu Mark Hunt, takiego potężnego samoańskiego luja, wymierzył Nelsonowi i już jak ten cios po prostu trafił, zaczął unosić ręce w geście zwycięstwa i odchodzić od swojego przeciwnika. Ja pozostaję w takim razie na początku 2014 roku i też na gali on Fox, Donald Cerrone kontra Martins. Kopnięcia na głowę zawsze są niezwykle widowiskowe i dla mnie to jest numer jeden. Poza tym jestem wielkim fanem Cowboya Cerrone, także to też to, co mówię, u mnie średnio z to z byciem obiektywnym w takich sytuacjach. No to mamy, jeżeli chodzi o ten ranking świata, to teraz przejdźmy do tego, co było najbardziej widowiskowe w Polsce. TJ, proszę. Mój numer 3 to nokaut Macieja Jewtuszki na Wasu Bakoczewiczu na gali KSW 28 w Szczecinie. Znaczy w zasadzie to była taka kombinacja akcji, ale świetne uderzenia na korpus ze strony Irokeza. Najpierw to kopnięcie, które było tak blisko krocza, że nawet mojego współkomentatora Willa Wandersa zmyliło na chwilę, że było nielegalne uderzenie. Oczywiście całkowicie fair. I potem jeszcze poprawił tym kolanem na żebra a la George St. Pierre z Mattem Serrą. Świetna praca Irokeza. Mój numer 3, Paweł Kiełek, Tomasz Jakubiec, PLMMA 29 w marcu. No i ten młody zawodnik Arachiono, który robi no, absolutnie furorę, jeżeli chodzi, myślę, o przyszłość. No zobaczymy, jakiej wagi, bo on cały czas, myślę, że te kategorie będzie zmieniał, ale 59 sekund, szybki, lewy sierpowy, taki do skoku. Zostało mi to w pamięci, więc ja muszę go w moim rankingu umieścić. Zresztą Paweł Kiełek w tym roku miał kilka tak naprawdę bardzo dobrych widowiskowych, nie tylko walk, ale również i knockoutów. Przejdę do mojego numeru 2.
bo dalej jestem poza KSW, jak zauważyłeś, ale jestem pod wrażeniem, mimo że był czas, że nie do końca byłem przekonany do talentu tego chłopaka. Tymek Świątek kontra Martin Fuda na gali FEN 3 w czerwcu i no, gość, który z rewelacyjnym kickbokserem jak Mariusz Cieśliński, mowa oczywiście o Szwedzie Fudzie, wygrywa z dużą łatwością, wchodzi Tymek i najpierw tam ciągnie gilotynę, mało brakowało, a za chwilkę wstaje i tak jak wspomniałeś wcześniej, tym lujem ubija Martina. No to jest fajne, ja to lubię. Tak, mój numer dwa jest spoza KSW, co się na to cieszy. To jest Tomek Terlikowski nokautujący Piotra Pączka na gali KO MMA w Koninie. Świetne takie nie do końca latające kolano, chociaż to był chyba zamysł Tomka Terlikowskiego. Ostatecznie trafił łydką swojego rywala i też momentalnie, latającą oczywiście, latające kopnięcie łydką, wyłączył mu światło, bardzo, bardzo efektowna akcja. I płynnie przechodzimy do numeru uno, jeżeli chodzi o polski świat MMA. Najlepszy knockout, swoim zdaniem? Ty go umieściłeś na miejscu drugim. Mój numer jeden to jest ten potężny knockout, kowadło w dłoni Tymka Świątka, które powala na matę ringu Fight Exclusive Night Martina Fudę. No mój numer jeden, myślę, że nie jest żadną tajemnicą, bo oczywiście nie tylko gale w Polsce, ale ja też klasyfikuję Polaków za granicą. No to Janek Błachowicz kontra Ilir Latifi, bezwzględnie jeden z najbardziej widowiskowych knockoutów. Cała ten, najpierw to kopnięcie na wątrobę, potem ta egzekucja pod siatką, cała otoczka tego pojedynku, kiedy tam Janek spisywany był absolutnie na straty przez wszystkich fachowców, takich jak my. My oczywiście swoje widzieliśmy, no i Janek udanie debiutuje w UFC. No to mamy, jeżeli chodzi o trzy najlepsze knockouty w świecie za granicą. Pozwolicie, żeby sobie zrobimy teraz małą przerwę. Skosztujemy tych specjałów z Kame Sushi. A Was już w następnym wideoblogu zapraszam na najlepsze poddania 2014 roku.